Five Nights at Freddy's. Lecimy w kulki. Oswald dowiaduje się od ojca, że są biedakami i nie wyjedzie nigdzie na wakacje z tej dziury, gdzie mieszka, zwaną łodzią. Więc spędza czas w bibliotece, a potem chodzi do pizzerii Jeffa. Zauważa tam zamkniętą atrakcję. Plastikowe kulki. Spożywa pizzę i wychodzi, gdzie czeka już na niego ojciec. Wracają do domu. Następne dni zdają się podobne, lecz w końcu Oswald postanawia nie posłuchać się zakazu i wpierdala się do kulek. Gdy z nich wychodzi, widzi całkowicie inne miejsce. Miejsce tętniące życiem, a na scenie były animatroniki. Wtedy Oswald połapał się, że jest w Warszawie, gdzie witają go randomy. Jak to warszawioki? Stawiają mu i dobrze się bawią. Następnie Oz ulatnia się i odbiera go stary. Przez następne dwa dni baluje z warszawiakami, gdy leci w kulki po tych dwóch dniach. Jacyś dorośli drą ryja, a żółty królik zaprasza go do pomieszczenia, gdzie znajduje się sześć ciał na krzesłach. Oz bierze nogi za pas i spierdala do kulek. I przenosi się do swojej rzeczywistości i czasów, gdzie widzi, że stary go szuka. Potem, gdy on go zauważa, opierdala go jak burą sukę, że się wjebał w te kulki. Nagle Kicek łapie starego od tylca i go porywa w kulki. Następnie króliczek wielkanocny wyłania się z kulek i łapie Oswalda za rękę i gdzieś go ciągnie. W tym samym czasie Ozzy woła o pomoc, lecz Jeff ma wyjebane jajca. Okazało się, że zaciągnął go do auta i gdzieś wiezie. Ozzy pyta, co zrobił z jego tatą, lecz nie otrzymuje odpowiedzi. Po chwili podjeżdża pod swój dom i Ozzy pyta, skąd zając wie, gdzie on mieszka, lecz ponownie nie otrzymuje odpowiedzi. A zając wypierdala go z auta i prowadzi do chaty, gdzie Kitku syczy na królika, co mu się wyraźnie nie podoba. A młodemu każe spierdalać do pokoju, gdzie Ozzy matce donosi, że coś ze starym się dzieje. Rano stara wraca, jakby nigdy nic, robi śniadanie młodemu i zajcowi, twierdząc, że to jego stary. Po śniadaniu zajc odwozi młodego pod bibliotekę. Następnego dnia gada z jakąś dziewczynką, co niby ma być jego koleżanką, nie wiem, kurwa. Z dupy się nagle pojawia i daje mu radę, by nie napierdalał się z potworami. Tej nocy także pyta zajca, czy opierdoli ten ser, a ten jak zwykle mu nie odpowiada. Młodziutki bierze mleko i nalewa Kitkowi. Następnie wymyka się, upewniając się, że jego nowy stary dalej śpi. I wymyka się do pizzerii Jeffa, by sprawdzić, co z jego ojcem. Okazuje się, że jest cały i zdrowy, gdy nagle od tyłu atakuje jego żółty królik. Upierdala go w łapę. Następnie, po chwili szarpaniny, wiesza tę kurwę. Po tym, stary się budzi i wypierdala ją z pizzerii. Koniec.